Hej, cześć, siemano, wszystkie z tej strony Zemciaka, to jest Zagrajmy Farzyn Simulator 2013-2. Drugie odcinek już. Sobie teraz będę próbował wyregulować dobrze mikro, żeby mi było słychać cokolwiek. No chyba już. Druga operacja, postaram się szybko zrobić. Spróbuję użyć do tego celu piłki, tylko żeby mi się udało ją złapać, a jest to trudne. Okej, palce na klawiaturze już ustawione. Zapałem ją? Nie, ale dobra. Dobrze się ułożyła, to jest plus. Minus jest okrągła, a mogła być kwadratowa. Mam ją? Nie sądzę. Aha, czyli piła po prostu podczas opadnia, gwałtownie się uruchamia i nie da się jej podnieść. What the fuck? Super. Została mi piła. Materiał nagrywam po raz trzeci. Niestety tak. Wypadł! Boże. Ten lekarz jest jakiś nienormalny niestety. Podniósł to? Nie opuści? Wciągnij to z niego. Wciągnij to z ryśka. Dobra, trzymamy piłę. Jakby to podnieść. Przegliczuję to? Przegliczuję? Przegliczuję, nie przegliczuję. I mycha w dół i co? Ha, bo miała być w górę. Dobra. Cicho, tniemy ryśka. Dobrze, jest ok. Nic nie widzę, ale wiem, że jest ok. Jesus Christ, ja tutaj mam. Dobra, jestem z powrotem, bo jak zwykle wszyscy muszą włazić do pokoju. Dobra, trzymam. Piłę bardzo poprawnie. O, spróbujemy jakoś tak go przeciąć. Tępą stroną, dobra. Dało mi się. Jaki mindfuck. Ja tak teraz się tak nie zrobię. Przywiksowała się? Dobra, przywiksowała się. Czy ją złapiam? Czy Herman będzie żył? Nie, Herman. Nie podoba mi się to imię. Rysiek, tak. Rysiek, czy będzie żył? Aha, bo on jest obecny podczas tej operacji. To wszystko wyjaśnia. Aha. Jak nie wywalę tych płuc, znaczy kości, to mu niewiele pomogę. Dobra, spróbujemy w ten sposób już. Spróbujemy wyciągnąć to płuco i wywalić moje. To płuco tak samo. Zostało nam przecięcie pikawy. Okej, okay, spoko. Dobrze wiedzieć. Kość się tu nie przyda, na pewno.
Nie złapię żadnego skalpela. Czego ja mam do dyspozycji? Lewą rękę, a nie prawą. A, fajnie, że tak podniosłem skalpel. Super. Krap. Super. 5-20 minut. Podniosłem? Dobra, podniosłem. Dobra, teraz delikatnie staram się. What the fuck? Lepiej wezmę, opuszczę ten skalpel i podniosę go jeszcze raz. Bo to jest jedyny na tej stronie przynajmniej, jaki umie podnieść. Dobra. Gdzie jest mój skalpel? Dobra, jest. Ustawiamy. Ustawiamy skalpel i tniemy. Okej, okay, kolejne przycięte. To jest chyba najtrudniejsza część, bo trzeba idealnie trafić. Okej. Okay. Pikawa odcięta. Dobra. Mam niewiele czasu, bo krew szybko. Serio? What the fuck? Garnek, wynoś się. Dobra. Bierzemy pikawę i wyciągamy. On traci krew bardzo szybko. Mam problem. Era. Szybko. Nie wyciągnę tego. Kurde, muszę mu wsadzić to serce. Najwyżej będzie mieć dwa. Aha, będzie miał dwa serca, rysiek. Gra jest zbyt mądra. Nie mogę mu wyciągnąć, nie mam jak wyciągnąć tamtego serca. Mam tu gdzieś piłę? Patrz. O, mam piłę, dobra. Spróbuję tak jakoś złapać. Jeszcze uratować go. Nie chcę mieć fejla w tak prostej grze. Tnij to. Ajajajaj. Dobrze. Jeszcze jedno. Jeżeli to miał być operator, jeżeli tak miałby wyglądać operator człowieka na poligonie, to znając życie, on by już nie żył, bo jeszcze mu się pewnie zgliczowały mu się żebra. O nie, teraz nie mam szans już go uratować chyba. Chociaż... Nie to. Jeszcze mam szansę go uratować, jeszcze mam szansę. Muszę tylko to podnieść, wyjąć. Muszę mu wyjąć tą pikawę. Szybko. 700 ml. Nie mogę jej złapać jakoś. Serio? O nie, jak się dowiem, że mam jeszcze... Jest! Dobra, won. Serce na podłogę. Bierzemy to. I w ostatnim momencie... Jest! Tak. Po ciężkiej pracy chirurg może świętować zwycięstwo. Doktor Ząbciok zwycięża. Yeah! Rating A++ został mu 457 ml krwi. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, łapujcie. Siema.